Witam wszystkich z tej strony Wiz. Dzisiaj pogramy sobie troszeczkę w inną gierkę, żeby odpocząć trochę od legend. Jest to karcianka, przy czym taka nie do końca typowa jak każda karcianka. Ze względu na to, że walka wygląda tutaj trochę jak w Heroesach. Teraz wam zresztą od razu pokażę, może od razu przejdziemy do bitwy. I w międzyczasie może coś pogadam o gierce. Oczywiście klasycznie robimy swój set, swoją talię. Każda talia to jest 40 kart, przy czym jedna to jest ten nasz generał, czy ta główna postać, którą na początku mamy. Jeżeli nasz generał umrze, automatycznie przegrywamy. Naszym celem jest zabicie generała przeciwnika. Na początku dostajemy 3 karty. Oczywiście, jak widzicie, mogłem sobie dowolne wymienić. Okej, rzucił nam Pyromancera. Na początku może sobie wymienię jedną kartę. Podejdziemy do przodu. Rzucimy jeszcze Ratlingi. I zabijemy jego Pyromancera. I zakończymy rundę. Jak widzicie, każdy gracz ma do dyspozycji pewną ilość many. Z rundy na rundę tej many jest coraz więcej. Maksymalnie na ręku możemy mieć tylko 6 kart, więcej nie da rady. Jedną kartę na rundę możemy wymienić na losową inną. Słonował nam Derwisza. To jest mob, który nie może się ruszać, ale co rundę za darmo przywołuje takiego duszka, który ma 2 ataku i 2 życia. Jak widzicie, każdy mob ma tutaj. To pierwszy to jest atak, drugie to jest ile ma HP. Te bańki dają mi manę. Jeżeli tam postawię jakąś postać, lecz to mniejsza, to widzicie, dostałem 2 kosztowało, czyli powinien mieć 2, ale dostałem jeszcze jedno, czyli mam łącznie 3. Teraz na razie się wycofamy. Bez sensu je tracić. I kończymy rundę. Grze istnieje też system rankingu. Za każdą wygraną dostajemy tam. Wypełniają nam się takie kryształki. I dostajemy kolejne rangi. Oczywiście, czym wyższa ranga, tym trudniejsi przeciwnicy. Jak widzicie, ten obelisk przywołał właśnie derwisza 2x2. Z Rushem, czyli od razu może nim przeciwnik atakować w swojej rundzie. Okej. Nikt już nie wymyśli, nasz przeciwnik nikt nie wymyśli. No dobra, to teraz trzeba coś wymyśleć z naszej strony. To może na początku zrobimy tak tylko. I się wycofamy jeszcze. Dosięgnie tego, już nie dosięgnie. Dobra. I zakończymy turę. I poczekamy, co nasz przeciwnik zrobi. No, gdzieś tam ma znowu jakieś mopki. Jak widzicie, ma artefakt na sobie. To są właśnie kolejne karty. I dają jakieś dodatkowe umiejętności tylko i wyłącznie dla generała. Przy czym jak generał dostanie 3 razy obrażenia, tutaj te paseczki znikają i ten artefakt znika. Nabufował, widzicie, swojego minionka. Okej, to zrobimy to. Cyk. No i go poatakujemy trochę. No i tak. Się wycofamy troszeczkę. I okej. I zakończymy rundę. Zobaczymy, co nasz przeciwnik wykombinuje.
Zabił naszego mopka, stracił artefakt, jak widzicie. Przyjęli kolejnego golema. I jeszcze leczącego. Podleczy się. No dobra. To tak, zrzucimy to. Przestawimy naszą działuchę tutaj. Uciekniemy sobie. Po czemu by nie? I rzucimy mu kilka ratingów. Okej, okay. I zakończymy turę. Jak widzicie, ten mob, którego tu postawiłem, za każdym razem jak jakaś jednostka ginie, leczy 1 HP mojego głównego bohatera i zadaje 1 obrażeń przeciwnikowi. Czyli jeżeli przeciwnik go nie zabije, to za każdym razem jak jakiś mob będzie ginął, będzie dostawał obrażenia. Okej, okay, zniszczył mi tutaj. Dobra. No, widzicie? Ja dostaję 1 HP. Ja już mam pan full, także nic mi to nie robi. Się będzie obijał. Okej, okay, przeciwnik sobie dobierze 2 karty. Co tu jeszcze wymyśli? Dropa mi puści, okej. Okay. Co by tutaj wykombinować? Tak, żeby mnie nie zabił. A żebym ja mógł zabić jego. Wiecie co, już chyba mam pomysł. Chyba tylko nie zabraknie mi jednego obrażenia. Nie dobrze. Dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy cyk. Tak zrobimy. Teraz musimy go zabić, ale zanim go zabijemy, najpierw go zdispeluję, czyli zabiorę mu tego buffa na atak, żeby mi tak dużo nie zjadł. Rzucę coś takiego. I teraz nie mam pojęcia, co się stało. Coś zepsułem, źle policzyłem coś. No mniejsza, dobra. Na razie sobie ucieknę tym. Zakończę turę. Postawi range'a. Dobry pomysł. Nie powiem, że nie. Bardzo dobry pomysł, bo będzie mi tym range'em mógł dosyć łatwo zabić. Zabierzmy atak. Ok. Zsumujemy. I go zabiję. Ok. Teraz ja. No dobra. Zrobimy cyk. Przeniesiemy tego hopka tutaj. Jesteś niepotrzebny. Cały place sobie może tu dostanę. No, kiepską kartę akurat dostałem. Ale okej. Okay. Puszczę sobie to tutaj. I to wszystko. Tutaj nam prowoka. Postawi nam Pyromancera. Doda sobie ataku.
zakończył turę, ale nie zaatakował. To jest dziwne dosyć. No ale dobra, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. Przestawimy tą cholerę gdzieś tu w pizdu, żeby nam nie przeszkadzała. Ustawimy sobie tak. Ustawimy sobie tak. Okej. Tym sobie cieknijmy tutaj. I zaatakować go, czy nie zaatakować? Zaatakuję go. Dostanę więcej ataku. Jeszcze go czepnę tutaj. Okej. No i teraz, chłopie, walcz o przeżycie. No coś czuję, że sam się zabije. Tak jest. Zabijmy tego mopka. I koniec, po walce. Tak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda właśnie ta walka. Chociaż mi się spodobała jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O, to jest ranking, o którym mówiłem. Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie misje single player. Polegają one na tym, że mamy, może pokażę jakiś któryś, który już zrobiłem. Na przykład ten. Że mamy jakąś sytuację na polu bitwy. Naszym zadaniem jest, używając dostępnych skilli i naszych mobów, zabić w jednej turze wrogiego generała. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, jak to się robiło. Będę dispelował. Twarde damage'a. Aha, pamiętam, to trzeba było rozstawić shadow nowe. To wiecie co to jest? To może trochę, bo muszę sobie przypomnieć, jak się robiło. Nie za bardzo pamiętam. Może na początku coś łatwiejszego. Chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Też aby ściana sobie wezmę. Okej, start. Mamy jedną rundę, żeby zabić przeciwnika. Zaczynamy taką rzecz i... Aha, i możemy zniszczyć friendly, żeby... Aha. No dobra, zrobimy cyk. Zniszczymy naszego tego, żeby zabić tego. Ten powinien dostać za każde zabite zwierzę, on dostaje plus 1 ataku i plus 1 HP. Czyli dostanie tego 6. Nasz generał dostał też leżenie za... No i tylko jak go nie zabiję w taki sposób. Jeszcze raz, dobra. Widzicie, za to zakończę teraz turę, on mnie zabije. Zepsułem, czemu? Jakoś coś nie tak zrobiłem. Nie tak miało być. Widzicie, pyk i leży. Jeszcze raz. Chwila. A no, jestem bardzo. Wszystko dobrze zrobiłem, tylko po prostu niepotrzebnie tym przyszedłem do przodu zamiast po skosie. Gincie. I właśnie takich zagadek tego typu jest tutaj masa. Niektóre jeszcze nie przeszedłem, po prostu nie wpadłem na rozwiązanie. W jaki sposób przejść. No i wygrywamy. Naprawdę polecam gierkę. Jeżeli ktoś, komuś się uda dostać beta key, bo jeszcze bodajże jest na beta key, jeszcze chyba nie ma możliwości grania po prostu tak od. Ale jeżeli ktoś będzie miał możliwość, jak najbardziej zachęcam. Gierka jest naprawdę genialna. Grafiki, no mówię, no grafika mi się genialna, no, po prostu jest przepiękna. Rozrywka jest naprawdę emocjonująca. No i myślę, że to wszystko. Może jeszcze kupię paczkę. Paczki tu są orbami. Oczywiście po twarz takie orba dostajemy 5 losowych kart. Może coś ciekawego trafimy. Ritual Banishing, to mnie interesuje. Honor, Friendly, Nioskowy, Target, Spas. No, to jest całkiem spoko karta. Ta nie dla mnie, ta też nie dla mnie, po prostu tymi postaciami nie gram.
Okej, to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz zachęcam do wypróbowania tej pozycji. Jest naprawdę, naprawdę świetna gierka. I do zobaczenia w Legend. Trzymajcie się.